13 sierpnia na stadionie przy ulicy Siedleckiej w Policach KP Chemik Police zmierzył się z Gwardią Koszalin. Efektywność obu drużyn była mniejsza ze względu na wysoką temperaturę, która towarzyszyła zawodnikom tego dnia, choć w drugiej połowie rozgrywka była zdecydowanie bardziej widowiskowa. Podczas całego spotkania padło 5 bramek. 4 gole zdobyli goście. Dopiero w 85. minucie meczu honorową bramkę strzelił Kamil Bieniek, zawodnik Chemika Police. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-1 dla Gwardii Koszalin. Dla drużyny z Polic była to druga porażka w tym sezonie. Po dwóch ligowych meczach podopieczni Mariusza Schmidta mają na swoim koncie 0 punktów, 1 strzeloną bramkę i 10 straconych.